Siema, z tej strony Xao i dzisiaj mroczny odcinek z najgłębszych czeluści mojego komputera. Oto mój folder downloads z The Sims 2. Tak to wygląda. Dokładnie tak. No w każdym razie, co ja będę wam tutaj mówić? Dzisiaj chcę wam pokazać, jak segregować mody i jak tego absolutnie nie robić. Wchodzimy. Więc tak u mnie to wygląda. To jest pokrótce tak. I ktoś powie, Jezus Maria, jaki to jest syf. Ale tu jest w miarę wszystko ogarnięte. To, co musicie wiedzieć o dwójce, to, że jest bardzo czasami głupia. I niestety to też wynika z tego, że ta gra jest po prostu stara. Niektóre mody nie czytają się, jeżeli są folder w folderze jest. Czyli mamy folder downloads, nie? No spoko. Robimy sobie folder, nie wiem, włosy. No spoko. Odczytają się wszystkie też z folderu włosy. Ale może się stać tak, że jeżeli w folderze włosy zrobimy kolejny folder, na przykład włosy 1, to już te rzeczy się nie będą czytać. Więc najprostszym sposobem, który ja sobie tutaj zrobiłam, jest coś takiego, że po prostu każdy mod, który wrzucam danego dnia, bo zwykle nie wrzucam pojedynczo modów, bardzo rzadko to się zdarza, wrzucam do folderu z danego dnia. Czyli pobierałam coś dzisiaj, więc wpisuję dzisiejszą datę i mam to wszystko w tym jednym folderze. Dlatego tutaj są takie dziwne nazwy, nie? No właśnie. Ale mam też na przykład takie nazwy, defaulty na przykład. No to tutaj mam wszystko to, co podmienię. I tu widzicie, że mam właśnie folder w folderze i prawdopodobnie rzeczy się nie czytają. Bardzo prawdopodobne to jest. A mi się nie chciało ich wywalać i to mam wszystko takie stare tutaj. Tu mam wszystko jakieś tam rzeczy, które mogą powodować konflikty i tak dalej. Teraz wam powiem, jak ja segreguję to oprócz tego, że tutaj mam syf nieziemski. No ale jednak wydawałoby się, że to jest syf, ale tak nie jest do końca. Przykładowo, ściągam sobie coś dzisiaj. Dzisiaj mamy 13 lipca. Ściągam sobie coś dzisiaj. Tu robię sobie nowy folder. I teraz bardzo ważna rzecz, której nie przestrzegałam przy poprzednich folderach. Najpierw sobie wpisuję rok. Potem wpisuję miesiąc. A na końcu wpisuję dopiero datę. W ten sposób. No można tam po kreskach na przykład. Bo wcześniej tak nie robiłam i się zrobił syf. No tam mogą być te kreski, ale to trzeba wszystko sobie tam pilnować. Ja już tych modów do dwójki nie ściągam tutaj, więc no nie mam nic, żeby wam pokazać, ale gdzieś tutaj wrzucę po prostu tak dla pizzy. No przykładowo, no nie wiem, tam mam jakieś mody, gdzieś tam sobie wrzucę. I teraz przykładowo sobie wchodzę do gry dzisiaj i nie działa mi to wszystko. To wiem, w którym folderze szukać, bo jeżeli wrzuciłam coś nowego dzisiaj, czyli 13, no to szukam tego w folderze 13. To jest najprostszy sposób, jaki ja znam i który ja sobie wyrobiłam tutaj. Bo gdybym na przykład wrzuciła to do, nie wiem, trochę do twarzy, trochę do modów ważnych, trochę do modów jakichś tam, to bym w życiu nie znalazła, który to mod mi powodował ten problem. Znaczy bardzo mało prawdopodobnie, bo bym wywaliła połowę rzeczy i tyle. A tak to wiem, że o, tego dnia zaczęło się sypać, albo tego dnia się już gra nie uruchomiła, więc coś jest nie tak, coś jakieś z nowszych modów się coś stało. Ale teraz zapytacie, no skoro tak robisz, że datami, a tutaj jakieś są, nie wiem, no ryzykowne BB na przykład. Swoją drogą to jest świetny mod, ale musiałam go wydupić. No więc tak, jeśli mamy coś takiego, jak tutaj właśnie, to ja wiem, jaki mod był do czego konkretnie. Mogłam sobie po prostu nazwę plików zmienić, ale nie, no, jestem taka cwana i leniwa jestem trochę. Więc sobie po prostu nazywam to tak, żeby to łatwo znaleźć. Dla mnie najważniejsza rzecz, która tutaj jest z nazwą, to są właśnie oczy, to są soczewki, dajmy na to. Mody ważne, które zawsze muszę tam gdzieś mieć pod ręką i sobie po prostu je przerzucam pomiędzy save'ami, ponieważ ja trochę inny sposób save'y jeszcze trzymam. I dla mnie najważniejsze jeszcze są właśnie defaulty. I gdzie tutaj są twarze? Gdzieś były twarze. O, twarze. Ponieważ ja zamieniam zawsze sobie ten folder co jakiś miesiąc, dwa, co ile tam program zależy. I sobie wymieniam twarze, które się tam domyślnie robią. Po prostu tutaj mam podmianki tych... no wiecie o co chodzi. Pierwsza twarz z kasa na przykład, żeby nie była cały czas taka sama, wiecie. Więc sobie tutaj to po prostu zamieniam. I po jakimś czasie wywalam te, wsadzam nowe i się nowi simowie generują. I tak to u mnie wygląda. I szczerze mówiąc, ja osobiście... nie znam lepszego sposobu niż ten, bo tyle razy, ile mi się już to sprawdziło, że o kurde, nie włącza mi się gra dzisiaj. To na przykład wiem, że tego, co powoduje błąd, szukać tutaj, nie? I sobie w łatwy sposób mogę to usunąć. Na przykład, jeżeli są to takie mody typowo, które wiem, że mam je na przykład przetestować, nie? Fajnie, że to jest interfejs, a tu nie są rzeczy z interfejsu, ale dobra. Więc właśnie, jeśli mamy jakieś rzeczy do interfejsu, czy tam właśnie podmianki jakieś, no to wszystko tutaj sobie wrzucam. Wiem, że ma być jedna podmianka, no to wtedy mam to wszystko i tak w jednym folderze. Jeśli to podmieniam oczy, no to wiem, że w tej podmiance tutaj mam szukać oczy. No i sobie wchodzę w oczy i wymieniam je wszystkie. Akurat ja używam cały czas tych samych modów na oczy, więc tutaj tego to mnie nie dotyczy. No. I osobiście polecam wam coś takiego robić, bo na każdym save'ie, na którym coś takiego robię, no to zawsze to wygląda w ten sam sposób. No właśnie, a save'y? Jak ja trzymam save'y?
Wchodzę sobie do folderu EA Games i tutaj ktoś może mi powiedzieć, bez sensu, lepiej żonglować tym wszystkim, żonglować neighborhoodsami, żonglować downloadsami. No właśnie, problem jest taki, że nie, ja tak nie lubię i bardzo łatwo się pomylić. Też przy takich podmiankach bardzo długo robiłam tak, że po prostu na przykład zmieniałam sobie nazwy neighborhoodów i tak dalej, ale czasami potrzebuję uruchomić grę z mniejszą ilością modów, a czasami w ogóle potrzebuję bez jakichkolwiek modów i niektóre mody tak bardzo ingerują w grę, że no nie opłaca mi się ciągle, wiecie, mieć na przykład wszystkiego w jednym folderze, żeby tylko to przerzucać. Więc ja sobie robię zawsze w ten sposób, że mam tutaj sobie foldery, gdzie gram. No przykładowo tutaj mam ten na przykład save, nie? No to tutaj mamy te downloadsy normalne, nie? No i tutaj mam tylko takie najważniejsze rzeczy. To, co mi się w danym momencie tylko przydaje. Tu na przykład właśnie ten folder, który macie, ten Ultimate Collection, to jest tak zwany u mnie 222. Tutaj tej nazwy już nie ma, bo używam przed sekundą. I wiem, że to jest ten, gdzie jest najmniej modów, gdzie tylko są te najważniejsze, które potrzebuję na przykład do budowania miast, ponieważ ja tworząc miasto staram się nie używać żadnych modów oprócz tych niezbędnych. Tutaj mam na przykład sobie Legacy, tu można to łatwo sprawdzić, o, jest Ania. I tutaj mam najwięcej właśnie tych modów. No a tutaj na przykład mam tylko mody, które tam mi się przydają, albo takie maxi smaczowe mocno, żeby na przykład grać tutaj w Mega Hood, który niedługo wróci spokojnie. Już wszystko ogarnęłam, tylko brakuje mi czasami czasu. Chociaż pewnie jak to wypuszczę ten film, to już będzie, ale no. I tak dzięki temu mam tutaj inne mody i inne na przykład podmianki niż normalnie w tym, niż normalnie w tam, tam, gdzie jest Legacy, nie? Ale to też się wiąże z tym, że gdybym na przykład chciała sobie pograć rzeczami na przykład właśnie z Legacy, ale przykładowo przegnę z modami, no tak jak widzicie, ostatnio cały czas mi te ping glitche wywala, cały czas się coś wysypuje z tych modów, no to nie ma sensu, żeby to po prostu szukać czegoś, co jest winne, bo czasami lepiej po prostu sobie przerzucić z jednego save'a, z jednego folderu do następnego. W tym wypadku na przykład bym mogła zrobić tak, żeby tych modów było mniej, po prostu przerzucić stąd do tego, gdzie mam tych modów mniej i mam tylko te potrzebne mody, dajmy na to. Nie do tego, gdzie nie mam całkowicie modów, ale tutaj już wiem, jakich modów mi brakuje, sobie po prostu nowe pobieram. To tak w skrócie. Oczywiście ja też gram dlatego na innym save'ie, żeby wiedzieć, jakie mody wam polecić następnym razem, których mi brakuje, bo ja grając na modach, no nie zawsze jestem w stanie powiedzieć, jakie mody są dla mnie no, niezbędne, bo nie pamiętam, jak się grało bez modów zwyczajnie. A starość to jest no, trudna rzecz. No to tak pokrótce wam powiedziałam. Możecie hejtować te metody, ja jestem im wierna, ja muszę tu robić w ogóle porządki i cały czas się tego zbieram. No i to. No i widzimy się w następnym odcinku. Na razie!